Witajcie moi kochani. W dobie szybkiego internetu czasami jest tak, że pomimo tego, że mamy doskonałe łącze od providera z super downloadem i super uploadem, to niestety nasz domowy sprzęt sieciowy potrafi zawieść poprzez zawieszenie się, ograniczenie przepustowości i tak dalej i przysparza nam niepotrzebnych nerwów. Dzisiaj przedstawimy urządzenie, które może nam pomóc związać nasze domowe problemy ze stabilnością naszego wewnętrznego domowego internetu, internetu poprzez Wi-Fi lub też poprzez przysłowiowy kabel. Będziemy testowali ten oto router od AirLive'a model AC1200RU. Zobaczymy, czy faktycznie warto nabyć takie urządzenie pracujące w dwóch standardach sieci 2,4 GHz i 5 GHz. I zobaczymy też, jakie prędkości osiągnie w każdym z tych standardów. Zapraszam do tego testu, recenzji i prezentacji tego oto urządzenia sieciowego od AirLive'a. Nie jest moim zamiarem absolutnie zanudzanie Was żadnymi szczegółami technicznymi, w większości i tak niezrozumiałymi dla przeciętnego użytkownika, który od urządzenia wymaga sprawności i niezawodności działania. Także powiem ogólnie tylko o kilku jego najważniejszych cechach, najważniejszych parametrach, które w dobie aktualnie szybkiego dosyć internetu w większości miast może się zdecydowanie przydać końcowemu użytkownikowi, takiemu jak ja albo wy. Całą specyfikację tego urządzenia znajdziecie pod filmem w opisie. Załączę tam link do jego specyfikacji technicznej, jak również znajdziecie cenę do cen na Ceneo tego właśnie AirLive'a. To teraz szybko i pokrótce. Router posiada dwie anteny, ponieważ ma wbudowane dwa nadajniki. Jeden o częstotliwości 5 GHz, a drugi o częstotliwości 2,4 GHz. Ten 5 GHz jest szybszy. Ten 2,4 GHz to jest taki, jak mamy w większości normalnych routerów domowych. Przez co właśnie router jest dwuzakresowy. Możemy go wykorzystać na kilka sposobów. Jako standardowy router switch w naszym domu, który będzie rozdzielał nasz domowy internet od providera z prędkością zarówno 5, jak też 2,4 GHz. Bądź też możemy go wykorzystać jako połączenie z naszym providerem, gdzie jeden nadajnik, na przykład 5 GHz, będzie odbierał sygnał od naszego providera, jeżeli przysyła go do nas drogą radiową, a drugi nadajnik, na przykład 2,4 albo na odwrót, będzie rozprowadzał tą sieć w domu. Oprócz tego router ma jeszcze kilka takich bardziej zaawansowanych funkcji połączenia. Może służyć jako access point. Posiada również tryb gościa, czyli możemy oddzielić, odseparować taką jakby sieć w domu. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, nie musimy mu podawać hasła do naszej domowej sieci. Możemy dla niego stworzyć podsieć, do której będzie jakieś proste hasło. Możemy je udostępnić naszemu gościowi i będzie mógł korzystać z tej sieci dla gości w jakimś tam ograniczonym paśmie przepustowości, bo możemy mu ją na przykład zmniejszyć, zwiększyć, przydzielić, jaką nam pasuje. Router posiada 4 porty gigabitowe. 4-portowy switch gigabitowy. Jeżeli podłączymy się tutaj do naszego providera, mamy 4 porty, do których możemy podłączyć nasze komputery i urządzenia domowe korzystające z internetu i nie mające kart sieciowych bezprzewodowych. Natomiast jeżeli korzystamy z internetu dostarczanego za pomocą radia do naszego domu, to ten niebieski port zmienia się również w port LAN, czyli do niego też możemy podpiąć kolejne urządzenie. Do czego służy sieć 5 GHz? Większość nowych urządzeń, takich jak smartfony, posiada już wbudowane karty sieciowe właśnie w technologii AC. To jest ta właśnie technologia 5 GHz, w której przepustowość jest różna, ale mniej więcej sięga ona ponad 800 megabitów na sekundę w porównaniu do standardowej o 2,4 GHz, której przepustowość przeważnie oscyluje w granicach 300 megabitów. Czyli można powiedzieć, że ta 5 GHz sieć AC jest szybsza niecałe 3 razy od połączenia 2,4 GHz. Karty sieciowe do komputerów 5 GHz, czyli w technologii AC, jeszcze nie należą do najtańszych karty Wi-Fi. Natomiast tak jak mówiłem, dużo smartfonów, tabletów, innych urządzeń posiada już karty AC, czyli 5 GHz, co pozwala na błyskawiczny, o wiele szybszy
transfer po naszej sieci do routera i z routera do internetu i w drugą stronę. Router posiada też port USB, do którego możemy podłączyć na przykład zewnętrzny dysk twardy i stworzyć nasz domowy wewnętrzny serwer multimedialny, serwer plików, do którego możemy mieć dostęp z każdego urządzenia w naszym domu lub też nawet spoza domu, jeśli odpowiednio skonfigurujemy to małe, fajne pudełeczko. Router również posiada ciekawą funkcję przyporządkowywania pasma każdemu z użytkowników. To znaczy, że mamy nas, mamę, tatę, siostrę, brata i umiejąc to zrobić, a jest to bardzo proste, wchodzimy sobie w konfigurację routera przez naszą przeglądarkę i ustawiamy sobie, że na przykład dla nas przydzielamy sobie 80% przepustowości łącza naszego providera, czyli zakładając, że mamy download w okolicach, będę mówił bardzo ogólnie, 5 MB na sekundę, to my sobie przydzielimy powiedzmy z tego 3 MB na sztywno. To znaczy, że dla pozostałych użytkowników zostaje do podziału około 2 MB i niech sobie radzą. A co? My przynajmniej będziemy mieli szybki ping do naszego serwera z grami, bądź też będziemy mogli bez problemu i w świętym spokoju, bez martwienia się o to, że nam transfer zerwie albo się przytnie, robić live'a, transmisję, bądź też streamować swoją ulubioną grę na Twitcha. Do portu USB również możemy podłączyć naszą drukarkę i udostępnić ją wszystkim użytkownikom w domu, przez co każdy będzie mógł sobie drukować na niej bezprzewodowo swoje dokumenty, prace, czy co tam potrzebuje sobie wydrukować. Router ten również posiada technologię MIMO. Mimo wszystko. MIMO jest to taka technologia, która pozwala łączyć dwa standardy pracy naraz. Ten 5 GHz i ten 2,4 GHz. Więc teoretycznie, w teorii, przy transmisji jakiegoś filmu w rozdzielczości 2K albo 4K możemy mieć szansę uzyskać do 1200 megabitów na sekundę prędkości połączenia pomiędzy naszą maszyną, o ile oczywiście posiada odpowiednią kartę sieciową, żeby taki transfer wykorzystać, a routerem. Oczywiście oba kanały mogą działać niezależnie zupełnie od siebie. Co to oznacza? Że ja, korzystając ze smartfona wyposażonego w kartę sieciową AC, mogę się łączyć do routera z prędkością 5 GHz, a moja żona, która ma starszej generacji telefon, łączy się za pomocą prędkości 2,4 GHz, czyli standardu N, i ma do dyspozycji 300 megabitów na sekundę. Jej i tak więcej nie trzeba, bo przeważnie przegląda tylko strony internetowe. Ja natomiast oglądam filmy, ściągam różne rzeczy, więc potrzebuję szybszego łącza. I tak to wygląda, uogólniając. Ale dobrze, bo dzisiaj nie wykład o sieciach bezprzewodowych, jeżeli chcecie, mogę taki zrobić. Dzisiaj będziemy mówili, moi drodzy, dokładnie o tym AirLife. Za chwilę go włączymy, skonfiguruję go i pokażę Wam najciekawsze jego możliwości, co możemy w nim ustawić. Nie będziemy się rozdrabniać, jak to zrobić. Jeżeli jesteście ciekawi, możecie mi zadać pytanie pod filmem. Natomiast teraz, żeby nie zanudzać większości z Was, szybko pokażę, co ten router może i ma w sobie. Wpisując w przeglądarkę adres IP routera i podając hasło i login, dostajemy się do wnętrza oprogramowania routera. Przy pierwszym uruchomieniu wita nas taki oto kreator, który pyta się, z którego trybu routera chcemy korzystać. Jeżeli nasz dostawca internetowy dostarcza nam jakżeż cenny internet po kablu, to wpinając się do routera kablem od providera, wybieramy sobie Dual Band Router. To znaczy, że będziemy mieli do dyspozycji zarówno sieć 5 GHz, jak też 2,4 GHz. Tu jest piękny schemat, jak to działa. Dwa nadajniki w routerze są zamontowane, 2,4 GHz i 5 GHz. Switch, czyli nasze porty LAN-y, wyjścia i wejście WAN, do którego w tym momencie mamy wpiętego naszego providera internetowego. Dobrze, ale pokrótce. Ustawiamy sobie konfigurację zarówno dla nadajnika 5 GHz, jak też dla nadajnika 2,4 GHz. Ja sobie nazwałem AirLife 5G i AirLife 2G dla uproszczenia, żebym wiedział, o co chodzi. Pamiętajcie, że trzeba sobie ustawić oczywiście
opcje zabezpieczenia, jak chcemy szyfrować nasze połączenie. Na szybko ustawiłem WEPA, WEPA nie polecam, polecam WPA i bardziej skomplikowane szyfrowanie tego połączenia. Natomiast dla celów testowych całkowicie jak na razie wystarczy mi tutaj to ustawienie. Domyślnie możemy sobie sprawdzić, zmienić kanały zarówno w jednym połączeniu, jak i w drugim połączeniu radiowym. Możemy też sobie ustawić opcje zaawansowane, o których się nie będziemy rozwodzić w tym teście, bo chcę Wam za chwileczkę pokazać, jak szybko ten router działa zarówno w 2,4 GHz, jak też w 5 GHz. Pokażę Wam tylko QoS, czyli Quality of Service. To jest właśnie opcja, w której możemy sobie przyporządkować określoną przepustowość dla każdego z użytkowników, których chcemy tutaj dodać do tych zasad przesyłania szybkości transferu. Tak jak mówiłem, dla nas prawie całe łącze, a dla reszty rodzinki jakiś skrawek. Nie no, oczywiście żartuję, trzeba się dzielić. Dodatkowe ustawienia dotyczące naszego providera i sieci WAN, czyli wejścia, czyli internetu, który do nas dociera, mamy tutaj. Ustawienia serwerów DHCP, strefy zdemilitaryzowanej, możemy sobie ustawić wirtualny serwer również, ustawić dostęp dla specjalnych aplikacji, jak na przykład gry, tak jak tutaj widzicie, żeby miały priorytet pingu i dostępu do routera i naszego pasma. Możemy sobie filtrować dostępy po adresach MAC, po adresach IP do naszego internetu, dynamiczne DDNS-y i zarządzanie zdalne. Możemy sobie skonfigurować to zarządzanie i za jego pomocą z jakiegokolwiek miejsca na świecie dostać się do naszego routera. I to była pierwsza stronka naszego konfiguratora. Możemy sobie jeszcze tutaj pozmieniać ustawienia systemowe, dokładnie po ustawienia naszego portu WAN, również dokładnie ustawienia naszego portu LAN, ustawienia 2,4 GHz, 5 GHz, ustawienia USB, możemy sobie stworzyć z tego po podpięciu dysku twardego nasz serwer FTP, bądź też serwer wydruku, włączyć to, wyłączyć, przyporządkować różne prawa, dostępy, quality of service, czyli przyporządkowywanie pasma, network address translation, tutaj jest też forwardowanie portu, wirtualne serwery, UPnP. O tym dzisiaj nie mówimy, pokazuję Wam tylko, jakie funkcje ma ten router. Powiem Wam, że dosyć rozbudowane jak na to, jak wygląda, w sensie, że jest mały i niepozorny, oraz na jego cenę. On nie jest jakimś strasznie drogim routerem. Jest, powiedziałbym, nawet jednym z tańszych routerów, które posiadają dwa pasma wbudowane, zarówno 5 GHz, czyli AC, jak też BGN, czyli 2,4 GHz. Cenę, jak już mówiłem, znajdziecie w opisie pod filmem. Firewall również tutaj jest w tym routerze podstawowy, wbudowany. Interfejs prosty, przejrzysty, bez żadnych bajerów, bez żadnych kolorów, animacji, jak to ma miejsce w niektórych routerach. Generalnie czysto, schludnie i ładnie. Z przodu diody sygnalizujące pracę, dioda power, dioda sieci 2,4 GHz, 5 GHz i diody odpowiadające za nasze porty LAN i ostatnia dioda port WAN. Jak migają, to znaczy, że działa, jak milczą, to znaczy, że ten port czy też ta sieć nie działa. Z tyłu przycisk reset oraz przycisk WPS do podłączania za pomocą kodu WPS naszego urządzenia do routera. Nie trzeba wpisywać ręcznie hasła. I cóż więcej, plastik, który bardzo się palcuje. Niestety, piano plastik, wszystkie odciski palców na nim widać. Poza tym w zestawie dostajemy zasilacz sieciowy do podłączenia naszego routera. Skróconą instrukcję obsługi, za pomocą QR kodu możemy pobrać PDF na nasz smartfon bądź też tablet, płytkę z oprogramowaniem, za którego to pomocą możemy stworzyć bardziej rozbudowany serwer, podłączając dysk twardy do portu USB i patchcord do podłączenia naszego routera
do naszego komputera, żeby go skonfigurować. Bo pamiętajcie, że pierwszy raz zawsze router powinno się podłączać do komputera za pomocą kabla. Testy widzieliście. Powiem Wam szczerze, że spodziewałem się troszeczkę więcej po tym routerze, natomiast prędkość nie powala. Nieduża różnica w downloadzie pomiędzy 2,4 GHz a 5 GHz Wi-Fi. Natomiast w uploadzie już jest widoczna faktycznie ta prawie trzykrotna różnica w uploadzie poprzez Wi-Fi i sieć 5 GHz, czyli sieć AC. Standard AC. Generalnie router całkiem sympatyczny. Nie wyróżnia się niczym szczególnym spośród innych producentów, innych modeli routerów dostępnych na rynku. Nie jest bardzo drogi jak na standard AC. Z plusów to, że jest mały rozmiarowo, małe ma gabaryty. Dla mnie akurat jest to plus. Nie lubię dużych routerów ze sterczącymi antenami w każdą stronę. Ten ma dwie, które całkowicie wystarczają. Co do zasięgu, też widzieliście, nie jest najgorszy, aczkolwiek mógłby być lepszy. Kondygnacje wyżej, już jest tylko połowa sygnału. Też myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, ale tragedii nie ma. Jest przeciętnie. Jeśli ktoś szuka routera właśnie dwuzakresowego, można się nad nim spokojnie zastanowić. I ode mnie to tyle, moi kochani. Jeżeli się podobało, dajcie kciuk w górę. Natomiast jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał. I mam do Was pytanie, czy Wy korzystacie w domu, w firmie z internetu poprzez Wi-Fi w standardzie AC, czyli w standardzie 5 GHz? Napiszcie mi w komentarzach pod filmem. Z przyjemnością poczytam, czy tak, czy nie. Zobaczymy, jak bardzo jest to rozpowszechnione aktualnie. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, Videoblog Tech.